Siemanko wszystkim! Zbliża się końcówka stycznia, a wraz z nią... Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! W związku z tym, wraz z grupą Queens of the Road i Młodzieżowym Centrum Współpracy, podobnie jak w zeszłym roku, przygotowaliśmy dla Was dwie trasy, MTB i szosy. Pogoda zapowiada się wyśmienicie. Póki co mamy słoneczko, temperaturę na plusie, jest po prostu sztos. W tym roku grupa Queens of the Road dołącza do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod patronatem sztabu WOŚP w Tyczynie. Finał WOŚP będzie trwał aż 2 dni. Trasa szosowa, fajny przejazd, jedziemy tempem spokojnym. Trasa rekreacyjna również. Jedziemy tak, żeby każdy czerpał przyjemność z jazdy, nikt nie zostaje w tyle sam. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeśli nie jesteście zainteresowani jazdą w takich warunkach, to zapraszamy do parku w Tyczynie, gdzie odbędzie się bieg w ramach akcji Poli się z cukrzycą. To jeszcze nie koniec akcji. To nie koniec akcji. Ponieważ w niedzielę kręcimy na trenażerach. Na których się jeździć będą Bogdan Adamczyk, Artur Chabro, Dominik Gorzynik, reprezentacja Queens of the Road oraz Rzeszowskiej Akademii Kolarskiej. Każdy kilometr wykonany przez nich w tym czasie to 1 złotówka wpłacona nasz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Właśnie stoimy w miejscu, gdzie kończy się finał rajdu. W tym miejscu przygotowaliśmy dla Was m.in. medale, dyplomy, ale co jeszcze, to dowiecie się wkrótce. Po tak aktywnym wysiłku na pewno będziecie spragnieni i trochę głodni. Dlatego przygotowaliśmy dla Was regeneracyjny posiłek, na który Was serdecznie zapraszam. Bierzcie się ciepło. Weźcie garść pozytywnej energii i do zobaczenia. Także jeszcze raz wszystkich zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Czekamy na Was. Zapraszamy. Bye.